Siemaneczko, Rzemieślnik Pendecka, to jest odcinek drugi z Minecrafta Hardcore. Trzecie podejście do nagania. Za każdym razem się Minecraft wyłącza. Okej, jak widzicie, tutaj zmiany zeszły. Duże, zbudowałem to. I wnętrze mieszkania możecie tam ocenić. Ale w jednym nie jestem pewny co do tego. Czy to ma tak zostać, czy nie. Też chcę to oznaczyć jakimiś dwoma pochodniami, ale nie mam za bardzo pochodni, a nie chcę zużywać charcoala. Okej, więc skoro nie możemy, tutaj do tego filmu chyba nie zostanie dodana muzyczka, więc jeśli popsułem wasze marzenia, to sorry. Okej, ja też chcę zdobyć jakieś ożywienie, bo 10 stejków nam nie wystarczy na całe nasze dużą serię, a w serii będzie tak długa, dopóki my nie zginiemy. Więc będzie to dosyć długie, chyba że nie sfejlę tego jakoś. W jakiś sposób mogę to sfejlić. Okej. Okay. Tutaj mamy owieczkę, owieczka. Nie no, teraz owieczka mi nie jest potrzebna, ale akurat jak owieczki nie są potrzebne, to jest ich mega dużo, tak działa Minecraft, że jak coś się chce, to tego nie ma. Jest coś innego, czego się chciało wcześniej. No, to tak powiem. Jeszcze mała sprawa, ja waypointy się wszystkie usunęły, bo kiedy budowałem to wszystko, to poszłem też o drewno, takie zwykłe, co było od bety i niestety przyniosłem się teraz do wersji 1.7.10 i mi waypoint się usunął. Dobra. Więc to jest sobie na hardcora. W końcu na tym trybie życie. Tu węgiel. Ale tu szkielet, ten szkielet mi się raczej nie podoba. Szkieletku, ty mi się jakoś nie podobasz ładnie. To nie czas jeszcze na walkę ze szkieletem? Kurde. Jeśli też jeszcze nie jest czas na walkę ze szkieletem, to kiedy jeszcze mi zawalczę? O kurde. Nie no, on... Ten mobek akurat jest głupi. Kurde. Ej, zrobimy taki trik. No, zrobiliśmy dobry trik i go... Zaraz się pozbędziemy tego. Wow, on chce mnie jeszcze zastrzelić. Uj. No jeszcze ty żyjesz! Dobra, wabię cię gdzieś tu. Dobra, teraz tam się podkopię do ciebie. Gdzie ty tu jesteś, wspaniaczku? Dawaj, ginie! Weźcie, ginie! Matko, no ginie! Jest. Udało mi się załatwić go taktyką. Taktyką. Taką spoko. Taką taktyką zupełnie od, jak ja bym to powiedział, od szapy. Okej. Okay. Możemy sobie zrobić już pochodnie. Okej. Okay. Spoko. O kurde. Dobra. On mnie nie widział. Mam nadzieję. Utrudniłem mi trochę wejście stawiając kobla. Chociaż wiem pewnie, że ja nie utrudniłem niczego. Teraz creepery mają mnie jak najbardziej na tego cheata. Więc ja się tutaj zakopię. I sorry, jeśli nic nie widzicie, ale ja coś tam widzę, bo mam ustawione na jaskrawę. I ja dużo dosyć widzę. Może zrobię tak, bo troszeczkę to coś chyba daję. Dobra, my uciekamy. Od tych ziomeczków. Do widzenia. Dziękuję, to już koniec, nie mam nic. I tak się skończyło eksplorowanie w tym odcinku. No. GG. Tak się skończyło nasze eksplorowanie na tym odcinku. Tak. Zdobyliśmy węgiel i to wszystko.
Ale ja najpierw chcę chociaż zdobyć zbrójkę ze skóry, bo to już coś nawet będzie. A tutaj też coś jest? O, tutaj też coś jest. U, tutaj jest nawet większe złoże. Oj, żelazo jest nawet, spoko. Nawet nie wiedziałem, że tutaj znajdę takie pożyteczne rzeczy jak żelazo. Żeliwo mam. Mam 4 żelazo i zawsze mam rozkminę co zrobić. Zrobić sobie buty, czy zrobić sobie mieczyk? Nie, na razie to żelazo zostawię. I może później, może będzie mi się chciało, zrobię sobie moda na pralkę. Tak, zrobię mody na pralkę. Spoko. Dobra. Jeszcze jeden kidof. Znaczy JJ to lepiej to robi, dlatego że robi po 2 kidofy, a mi to zawsze nie odpowiadało, bo zawsze się martwiłem o surowce. Okej, jeśli chodzi o węgiel, to wyprawa udana, jeśli chodzi o żelazo, to tak średnio. Jeśli chodzi... Dobra, na już nie będę mówił, jeśli chodzi, bo naprawdę dobry wynik mamy. Zlagowało mi się. Muszę szybko uciekać, bo mi już laguje, to oznacza, że jeśli ten filmik się przerwie, posorki, bo oznacza to po prostu, że mi się Minecraft wyłączy. Okej. Dobra, wracam do domu. Jeśli... Ja chyba zetnę tą dynię, bo zrobię sobie farbę. Fabrykę, nie farbę dyni. O! Może tutaj jeszcze coś będzie ciekawego? Coś tu jest jeszcze ciekawego? Tam dalej jeszcze jest cave. Więc... Takimi większymi cave'ami... To się później zajmiemy. Halo, później okaże się w odcinku, że tak naprawdę to jest taki mały cave, który w ogóle mogliśmy sobie na luzie przejść. Zawsze tak jest. Okej, szybko sobie wypróbujmy. Dobra, szybko sobie wypróbowaliśmy te schody i te schody jak najbardziej są bardzo dobrym pomysłem. Okej, schowamy tutaj te wszystkie rzeczy, które zdobyliśmy. Im to my zrobimy. Chyba się teraz prześpię. I powoli będę kończył odcinka. I pewnie będę miał mechaniczny głos jak zawsze. Dlatego, że muszę zrobić cięcie pomiędzy nagraniami. I będę miał mechaniczny głos za ten mechaniczny głos. Sorry, mega przepraszam za mechaniczny głos, który pewnie będę miał na nagraniu. No nie wiem, czy ja mam sobie taki mechaniczny głos, ale to chyba przez Camtasię. No. I fala winy na program. Bo tylko nutki się tłumaczą nam. Więc może gliny sobie zdobędziemy. Nie, glina, po co nam jest glina, ziomeczki? Chyba, że zaproponujecie mi zrobienie, nie wiem, czegoś fajnego. Dobra, bierzmy sobie dynię. Zawsze chciałem... Skoro ziomeczki, skoro są święta, skoro jest wszystko fajnie, to zrobimy może sobie bałwana. Także proponuję w tym odcinku też zrobić sobie bałwana. I ten odcinek chyba nazwę robimy bałwana. Mam dobry temat, ale wtedy będziemy musieli pójść... Boże, nie mam rejmini mapy, to teraz nie mam pojęcia, gdzie jest biom śnieżny. Bo opata mi wystarczy na wykopanie gdzieś tak tyle, ile potrzebuję. Przede wszystkim to muszę znaleźć ten biom śnieżny. A... Gdzie tu go nie jest niby? Dobra, chyba po prostu w wersji 1.7.2, bo na serio. A w ogóle na ile ja tu mam render distance? Video settings. Nie no, dobrze mam render distance'a, tylko że jest mgła. Czego nie wiem, jak się usuwa w angielskim. Okej, nie wiem, czy dzisiaj zrobimy tego bałwana w tym odcinku. Chociaż pewnie nie. No ziomeczki, jeśli teraz tego jakoś tutaj nie znajdę, to nazwę ten odcinek Szukamy Śniegu. Dobra. I tutaj... Wow, skeleton! O, jeszcze mnie popchnął. Tym bardziej mu dziękuję, że mnie wyprosił. Ten szkielet chyba nie chce tutaj naszej wizyty. I ja też nie chcę jego wizyty. Okej. Nazwę to jakoś
ten odcinek, ale na pewno nie szukamy śniegu, na pewno nie nic. Taki mam widok akurat na popalone drzewa. Wygląda jakby Kiro Brian tam szedł sobie na kolację i nagle, nie wiem, wyrąbał tam wszystkie drzewa, bo mu barwa koloru źle pasowała. Okej. Okay. Albo mu się nie podobało. Okej, dziweczki, ten odcinek może być krótki, nie wiem ile on już trwał, bo nie mam jakiegoś czytnika HUD-u, żeby wam nie przeszkadzało na nagraniu. Okej, drugi odcinek z Hardcora mamy zakończony, więc jeśli wam się spodobał, jak zawsze zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, na razie, house party. Cześć.